Żyjemy sobie bezpiecznie, mniej lub bardziej w XXI wieku, a znajdujemy co chwila jakieś artefakty starożytnych cywilizacji, czy to jest Egipt, czy to jest Sumer, czy inne tego typu cywilizacje. Cały czas odkrywamy nowe fakty związane z tymi dawnymi ludami. Ale czasami pojawiają się artefakty, które wydają się być pozostałościami po cywilizacjach bardzo zaawansowanych technologicznie, albo takich, które istniały, no cóż, wcześniej niż mógł pojawić się człowiek, a przynajmniej tak uważamy. Dzisiaj właśnie o takich artefaktach, czy jest się faktycznie czego doszukiwać, czy też nie, ale przede wszystkim zrobimy taką przebieżkę po tych naprawdę ciekawych odkryciach i odnogach fantastyki naukowej, które wykorzystywały właśnie takie pomysły dotyczące różnych artefaktów. Leszku, czy ty masz, mój drogi, jakiś taki ulubiony swój artefakt z science fiction, który zawsze robił na tobie niesamowite wrażenie i mówiłeś, kurczę, jak to fajnie by było, żeby coś takiego istniało naprawdę i żeby historia wyglądała właśnie w ten sposób? Wiesz, to w fantastyce, bo zależy teraz, co jakby mamy na myśli. My tutaj będziemy się skupiać na tych artefaktach, które są związane z cywilizacjami, czy z tym, co znajdujemy na Ziemi. Natomiast w fantastyce bardzo często znajdujemy te artefakty eksplorując inne planety czy jakieś obszary w przestrzeni kosmicznej. I to jest bardzo, bardzo jakby fajne, bo znajduje się jakieś chociażby wormhole, tak, które zostały stworzone, czy systemy pozwalające na bardzo szybszą od światła podróż między jednym miejscem w przestrzeni kosmicznej a innym. I takie artefakty są bardzo fajne, jakieś wiadomo, że sztucznie wytworzone układy czarnych dziur, które właśnie coś tam generują, jakiś tunel czasoprzestrzenny. Chyba z tymi tunelami czasoprzestrzennymi, bo też pewnie o tym za chwilę trochę więcej powiemy, bo takim artefaktem niby archeologicznym, ale jednak związanym z pochodzeniem kosmicznym są słynne Gwiezdne Wrota, które doczekały się całej wielkiej serii filmowej, ale też jakby takiej popkulturowej. Więc no, jest troszeczkę tych miejsc, ale wiesz co, najfajniejszym artefaktem, bo ja jestem wychowany na książkach Lucjana Znicza. I ta seria Goście z kosmosu to było coś, co pod koniec lat 70. i na początku 80. było jednym z czynników, które kształtowały moją wyobraźnię. I tam mnóstwo takich rzeczy jest opisanych. Oczywiście później, jak się zaczyna szperać, to okazało się, że to są wszystko albo wyssane z palca bujdy, gdzieś tam się pojawiały, a Lucjan Znicz to wszystko jakby zbierał i opisywał. Agregował tak na miejscu. I tworzył taką opowieść o tych kosmitach, zresztą mocno inspirowaną też opowieściami Ericha von Denikena. Ale ja pamiętam, bo te jego kolejne rozdziały w książek, one były kolejnymi felietonami. Najpierw, to się chyba nazywało Dziennik, jakiś wydawany w Bydgoszczy, zdaje się, jakiś taki dziennik Pomorza i Kujaw, czy coś w tym stylu. I on właśnie każdy swój odcinek kończył jakimś taką zagwozdką. No i coś opisywał o jakimś takim znalezisku. A co byście powiedzieli na to, że w kopalni podczas fedrowania węgla, w kawałku węgla, który pękł, znaleziono gwintowaną śrubę? Albo młotek. No oczywiście, wiesz, ja w to absolutnie nie wierzę, bo te śruby tam się walają. Nie? Ktoś mógł jakby tylko i wyłącznie dla chwilowego rozgłosu coś takiego wynieść, przedstawić, pokazać i to jakby do mnie zupełnie nie przemawia. Natomiast takie smaczki, takie fajne, które nie mają żadnego potwierdzenia, ale jednak się pojawiają, że gdzieś ktoś w jakichś tam pokładach geologicznych znalazł gwoździe. Ale zobacz, to niesamowicie też napędza takie zainteresowanie ze strony
ludzi normalnych, zwykłych, nie specjalistów w danej dziedzinie, tak, właśnie tą dziedziną. Więc tak naprawdę czasami na tym mogły te dziedziny momentami zyskiwać, no bo było większe zainteresowanie, więc też na przykład większe środki na to, żeby prowadzić jakieś badania. Chciałem tylko szybko napomknąć, że dzisiejsze Pop Science ma partnera, sponsora, jest to firma Bethesda i będziemy mówić dzisiaj o najnowszej grze, która już lada moment będzie miała swoją premierę, czyli Starfield. Naprawdę bardzo ciekawy tytuł. I właśnie tam oś fabularna wokół takich artefaktów jakiejś starożytnej, dziwnej, bardzo zaawansowanej cywilizacji się obraca. Więc dzisiaj sobie trochę o tym jeszcze opowiemy, a teraz już przechodzimy do tych właśnie różnych artefaktów, takich prawdziwych rzeczy, które znajdowano też na no Ziemi. No właśnie, gwintowane śruby. Co jeszcze? No gwintowany młotek. Gwintowany młotek, a to jest było taki, młotku, że można sobie go wkręcić w rękę, tak, i lepiej trzyma. Taki cyberpunk młotek, nie? Tak. Ale słuchaj, powiem ci, że wiesz, bo trzeba wyjaśnić, dlaczego to jest dziwne, no bo znaleźć tam coś w bryłce węgla, nie? Chodzi o to, że jeżeli to było w tej bryle węgla, no to musiało być tam zamknięte od czasów, kiedy te pokłady materii organicznej oczywiście tworzyły te bryły węgla. I stąd takie było zdziwienie, że jeżeli jest tam narzędzie, no to musi mieć tyle przynajmniej no to są, lat, co to jest taki pokład. Ten jeszcze okres karboński. No w tym węglu nie jest niczym niezwykłym, że jak się węgiel rozłupie, to tam jakieś takie paprocie są, czy jakiś trylobit, nie wiem, cokolwiek. Może trylobity zrobiły śruby, bo one tak lubiły sobie śruby, ale ta śruba to zostawmy. To jest jakiś taki pokłon dla no już nieżyjącego autora. Chociaż ja tam będę też chciał wspomnieć o też nieżyjącym wielkim popularyzatorze. Nie mam jego książek, ale możemy nie opowiedzieć. Przyniosłem, ale możemy opowiedzieć o tych różnych artefaktach i różnych opowieściach, które też przedstawiał dla naszych czytelników i też jakby rozbudzał wyobraźnię, bo to jest bardzo ważne. Bo w pewnym momencie przestajemy wierzyć w różne brednie. My dzisiaj o rzeczach takich troszkę może mniej wyssanych z palca i wciąż wzbudzających jakieś emocje, także od strony naukowych badań nad tymi artefaktami. Natomiast Arnold Mostowicz to był też redaktor, to był pisarz, który kilka książek napisał o takich właśnie niewyjaśnionych zagadkach. I pewnie do nich będziemy nawiązywać, bo te czasy biblijne, te opisy biblijne też są pełne jakichś dziwnych rzeczy, elementów, które się gdzieś pojawiają. O tym mówimy. Od czasu do czasu się to pojawia. Natomiast dzisiaj to jakoś skomasujemy. Ale co byś chciał na początek? No nie wiem, może tą baterię z Bagdadu. Co ty na to? Może przeniesiemy się do piaszczystego, gorącego Bagdadu. Hudża, Rauba, Rabuła, tak? W okolicach Bagdadu. Dokładnie. I od razu, jak tylko jest Bagdad, to mi się natychmiast przypomina Sindbad, który w Bagdadzie grasował i kokosami handlował, czy tam coś. Czy Sindbad latał na latającym dywanie? Oczywiście. I to jest. To myślisz, że co zasilało ten latający dywan? No te baterie, tylko że te baterie to były takie wielkie, Alibaba i 40 rozbójników. Ja pamiętam tę bajkę z dzieciństwa, miałem książeczkę i tam oni się, jaka ona była straszna, bo to chodziło o to, że tych rozbójników, żeby się pozbyć, bo ten Alibaba tam obrabował coś i oni potem go chcieli. I tam było tak, że oni w takich stągwiach wielkich się zamknęli, a ktoś po prostu ich zalał jakimś tam gorącym olejem, czy coś, to straszne to ale było. Ale to takie bajki kiedyś były, a tak, bracia Grimm tak samo, ale tak, zostawmy bajki. Ale to były właśnie taka duża stągiew. Właściwie nawet te oryginalne to były nieduże i to jest problem też jakby tutaj, bo właśnie o co chodzi? No mamy jakieś naczynie dziwne, w środku znaleziono dwa elementy metalowe, taką tuleję miedzianą i z żelaza zrobiony rdzeń. No i komuś to zaczęło bardzo przypominać coś, co znamy z takiego naszego codziennego życia, czyli baterie, jakbyśmy tak sobie rozkroili. Ogniwo. Najprostsze ogniwo. Dzisiaj to jest głównie cyna, miedź. I to co powoduje cyna, miedź, które są elektrodami i w środku musi być jakiś czynnik, który powoduje, że po pierwsze wydzielają się jony, a po drugie te jony jakby zaczynają się gromadzić wokół tych elektrod, no i to powoduje, że ładunki elektryczne jakby działają coraz mocniej, ten ładunek się gromadzi i możemy go uwolnić i spowodować, że przepływa prąd. To jest bardzo jakby powszechne, bo takich narzędzi, jakieś cynowe kubki znaleziono, no i właśnie też, nie pamiętam, w starożytnej Grecji gdzieś tam,
No i ktoś wpadł na pomysł, przecież wtedy miedź już była znana, wystarczyło kawałek miedzi i wlać z cytryny, wycisnąć. I mamy prąd. I mamy prąd. Dokładnie. Tylko pytanie brzmi, i tu rzeczywiście jest sytuacja podobna, że mamy jakieś tam naczynie. No taki dzbanek. Tak, ono jest w kształcie takiej gruchy i do środka wkładamy ten jakiś tam element, pręt miedziany i jakiś tam żelazny element. I znaleziono tam osady z wina, a okazuje się, że wino faktycznie jako taki to jest elektrolit, tak? To w środku, co się znajduje, tak. Mogłoby pełnić taką funkcję i robiono nawet eksperymenty, jest mnóstwo, zresztą no jak tak. Sobie na YouTube gdzieś tam wpiszecie bateria z Bagdadu, to znajdziecie mnóstwo takich eksperymentów, gdzie odtwarzają dosłownie te baterie, łączą je często tam szeregowo czy równolegle, żeby ten czy inny aspekt prądu sobie podnieść i faktycznie to działa. To znaczy zoctowane wino, takie skwaśniałe wino, tak. To jest jak najbardziej, ale wtedy w tamtych czasach i w tamtych terenach chyba cytryny były powszechnie jakby znane i używane, tak? Czyli te kwaśne owoce. Tego nie wiem. Tak jak czytam tam w Mezopotamii, w tamtych czasach kwas octowy i kwas cytrynowy był już znany. I mógł być świetnym elektrolitem do tego. Natomiast wiesz, ja będę trochę adwokatem diabła, bo oczywiście jakby głównym argumentem przeciwko temu, że takie baterie mogą istnieć, że to mogły być baterie, no bo to, że istnieją, jest jakby bezapelacyjne, w końcu je znaleziono, jest to, że przecież nie znali wtedy elektryczności, w ogóle takiego pojęcia, więc jakby po co baterie, ale no przecież tak, pioruny, jakieś elektrostatyka z tkanin, tak, z ubrań i tak dalej, jakby widać było, może nie rozumieli, jak to działa, ale że coś takiego istnieje, no nie można powiedzieć, że nie mieli. Natomiast zobacz, znaleziono jakby takie baterie oczywiście w cudzysłowie, ale nie znaleziono absolutnie żadnych zapisków, no a wydawałoby się, że jeżeli starożytni znali właśnie prąd elektryczny i wykorzystywali go, skoro stworzyli baterię, to byłyby jakiekolwiek technologie, zapiski, cokolwiek, co pokazywałoby urządzenia, które działały w oparciu o to. Jest takie przypuszczenie i takie twierdzenie właśnie z tą galwanizacją, bo tutaj kwestia galwanizacji, czyli jakby rozpuszczania w tym płynie jakichś substancji, które potem pod wpływem prądu elektrycznego pokrywają, tak, jedną z elektrod, czy coś, co jest z tą elektrodą połączone. Na przykład wisiorek. Na przykład wisiorek, tak. Można by żelazny kawałek czegoś żelaznego i pokryć chociażby złotem. Tak. To już wiemy, jak kupujecie sobie na przykład u jubilera coś i tak. Potem wam mogą pokryć złotem znowu, jak wam się powyciera, to takie baterie z Bagdadu właśnie ustawiają. Dokładnie. I robią. To, co przemawia być może za, to jest fakt pierwszy, że rzeczywiście znaleziono i z czasów tych starożytnych, z tamtych terenów są znalezione elementy, które były złocone i były złocone tak nieprawdopodobnie cienką warstwą, że te metody kowalskie, których używano, bo normalnie złocenia wykonuje się tak, kawałek złota się składa wielokrotnie na kartce pergaminu i kuje i otrzymuje się taką mega cienką, bo złoto jest bardzo kowalne, jest bardzo miękkie, otrzymuje się niezwykle cienką folię, która później tylko wystarczy jakimś tam wacikiem, opukać. Czymś, tak, opukać, delikatnie potrzeć i ona się będzie trzymać. Natomiast znaleziono bardzo cienkie warstwy, gdzie tutaj może to być ok, dobry warsztat taki złotniczy, ale może być to argument za galwanicznym, bo dzisiaj złotem się pokrywa jakieś złocone łańcuszki czy coś. Nie warto kupować, powiem wam, bo takie złocone to one bardzo szybko czernieją, bardzo szybko ta warstwa jest tak cienka. Leszek poleca litę złota. Absolutnie i to próby najwyższej, bo jeżeli robicie komuś jakiś prezent, to nie idźcie w półśrodki, lepiej nie zrobić prezentu, niż zrobić taki, który po paru użyciach po prostu zacznie brzydko wyglądać. Wtedy rzemieślnicy też bardzo dbali o swój warsztat, więc jeżeli ktoś używał takich metod, to na pewno tego nie rozgłaszał. To prawda, więc może to być jedno z rozwiązań, natomiast też się przyglądałem tej galwanizacyjnej teorii, czy też hipotezie rozwiązania zagadki tych bagdadzkich baterii i
Wychodzi na to, że nawet jakbyśmy połączyli setki, a trzeba pamiętać, że one były dość małe, więc w momencie, kiedy mamy tak niewielkie, bo przy tych eksperymentach na YouTube to są zazwyczaj wielkie gary, jeżeli mamy tak niewielkie te urządzonka, no tak, to... to musielibyśmy ich pewnie tysiące ze sobą połączyć i teraz pytanie, jak w nich galwanizować, nie? I nagle ogniwo Volty by zmieniło nazwę na ogniwo Sindbada. Dokładnie, no, więc... Sindbad połączył je... zaszył w dywanie. I właśnie chciałem o to powiedzieć. Używał że... wina, więc latał krzywo. Dokładnie. Natomiast wiesz co, powiem tak, nie wiadomo do końca co to jest. Równie dobrze mogą być jakieś naczynia, które były w ten czy inny mogło sposób. To być, ja w wielu przypadkach i pewnie dzisiaj będziemy mówić o takich, które są niby jakieś takie dziwne, ale mógł to być też przypadek. Znaleziono coś, co zostało złożone zupełnie przypadkowo, i nikt tak naprawdę nie miał nic na myśli, natomiast my dzisiaj, wiedząc, jak działają pewne technologie, doszukujemy się. To jest, przypomina mi się za każdym razem, w takim momencie przypomina mi się jedno z opowiadań Kira Bułyczowa o wielkim guslarze, gdzie kosmici przylecieli i zostawili posąg, taki monument. No i profesor Mintz zabrał się za to, i w ciągu kilku dni znalazł i opatentował mnóstwo różnych rzeczy, bazując na kształcie i na tym posągu, czyli doszukiwał się różnych praktycznych aspektów, a kosmici przylecieli i mówią, nie, to jest dzieło sztuki, to jest po prostu taki, no, taka fanaberia. Tak? Dokładnie, więc też tak mogło być oczywiście. Gdzieś widziałem też takie próby wyjaśnienia, bo też oczywiście to nie możemy powiedzieć, że to na pewno nie była bateria. No jakby nie można tak powiedzieć, bo Anusz Widelec może, tak jak mówisz, ktoś miał swoją technikę, wymyślił gdzieś tam w jakiś sposób galwanizacji tego, może jest jakiś elektrolit, który by tutaj pomógł, chociaż problemem są materiały, które są wykorzystane w tych oryginalnych bateriach z Bagdadu, bo tam mamy miedź i żelazo. Tak. I ten skok pomiędzy nimi jest dość niewielki, nie? Dlatego się innych materiałów używa w ogniwach, w bateriach czy w akumulatorach, tak. Bo tam możemy więcej tej mocy upchnąć, no może nie mocy, ale tego prądu więcej jesteśmy w stanie jakby upchnąć. No te reakcje zachodzą, bo tam tutaj jest ogniwo elektrochemiczne. Tak, dokładnie. Tam zachodzą reakcje. Więc zastanawiali się, czy wiesz, czy faktycznie można by było w ogóle uzyskać tyle tego prądu, żeby cokolwiek z nim sensownego zrobić, a być może właśnie tak jak mówisz, ktoś zrobił dzieło sztuki. Może ktoś sobie kombinował właśnie z tym, że... bo miałem powiedzieć, co znalazłem. Że podobno w ten sposób można też smak niektórych napojów podkręcać, nie? Tak jak wiesz, że dodatkowo tylko od razu tutaj, żeby... Nie słuchajcie go, bo zaraz ktoś pomyśli, że można podkręcać smak napoju i wrzuci baterię sobie do kubka. Nie w ten sposób. To nie takie baterie. Nie, to nie tak. Natomiast ja powiem ci szczerze, że jest to dziwne wyjaśnienie, a zwłaszcza, że naprawdę przy wielkości i gabarytach tego też nie wyobrażam sobie, żeby jakąś masową produkcję napojów w tym prowadzić. Kubek, jeżeli by on był z cyny wykonany, to z miedź można i masz patent. Masz i Coca-Cola, to nie wiem, czy to jest dobry akurat, tam jest jakiś kwas, tak, w tym, co, no, węglowy w tym, co na pewno. Jest, no, jakieś tam są kwasy, więc zapewne, gdyby ten kubek był wykonany z odpowiedniego materiału, może jest. Może jest, ale może jest emaliowany, więc... No, to troszeczkę trzeba zeskrobać tej emali. Słuchaj, to jak... I mamy bateryjkę. Dokładnie, to zostawmy już baterię z Bagdadu w spokoju, bo właściwie nie wiadomo, co to było. Mogło być to cokolwiek... Może baterie, ale jeśli... Nazwane to zostało baterią. Tak, bo coś takiego przypomina, ale wiesz, ale jeśli było tymi bateriami, to było naprawdę bardzo słabymi bateriami i nie za bardzo wyobrażam sobie, co mogłyby takie baterie napędzać. No właśnie, to jest, wiesz, na koniec. Problem jest z tym, że jak znajduje się tego typu jakby elementy, to pytanie, po co miałoby to zostać stworzone, do jakiego celu, no bo... Mi przychodzi jeden, starożytnego laptopa mieć i musieli czymś go napędzać, nie? Taki bateriami z Bagdadu. Tak. Bagdad był wtedy eksporterem, przepraszam, tak. Baterii światowych. I laptop zbudowany z orzechów kokosowych przez Sindbada. Dokładnie.
Natomiast... Do sterowania latającym. Natomiast no tak, z drugiej strony też nie możemy... Dobrze, jakby, przejdźmy dalej. Bo z drugiej strony też nie jesteśmy tymi starożytnymi ludami i też nie wiemy wszystkiego, co i jak działało i do czego wykorzystywali różne rzeczy. Może, nie wiem, pili to rytualnie, cholera ja wie. Sobie to wyobrażam, że jakiś taki, wiesz, taki z Bagdadu, taki wiesz, w kamizelce, taki Sindbad, mówi, a mam tutaj ten stary kubek i jakiś taki złom, to wrzucę i wyrzucę gdzieś to, nie? Może to by, ale wiesz co, to byłyby przypadkowe rzeczy, a jednak każdym było to samo. Okay. Mniejsza. W każdym razie, jak już jesteśmy przy tych bateriach, to chwilka dla naszego sponsora, ale nie uciekajcie, bo to też się wpisuje bardzo ładnie nam w ten temat odcinka, więc spopujemy teraz trochę baterię z Bogdadu. Gra Starfield, RPG w kosmosie, wydany przez Bethesdę, premiera 6 września, o ile mnie pamięć nie myli, więc już lada moment. To jest bardzo niefortunna data, bo mogli 9 września, to były moje urodziny. No właśnie, więc prawie, ale to jest, chodzi o to, żebyś już w urodziny mógł dostać, a tak to wiesz, kolejka pograć. Może być i tak dalej. Więc o co chodzi? Gra toczy się właśnie wokół takiego artefaktu. Odnajdują trochę jak w Stargate, nie? Tam są takie kawałki, które składają i to jest tak. Jakiś taki coś... W Stargate też znaleziono właśnie jakby niekompletny, bo mieliśmy niekompletny ten system tych naszych wrót tutaj na Ziemi. Coś tam z tego, co pamiętam, musieliśmy... Uruchomili ostatecznie, uruchomili. Ale musieli jakiś interfejs zbudować tam w tej bazie i uzupełnić, że tak powiem, brakujące sterowniki chyba tego. W grze Starfield mamy też sytuację taką, że odnajdują właśnie takie dziwne jakieś technologicznie zaawansowane, jak się okazuje, artefakty, szczątki jakieś. I to się, mój drogi, datuje na bardzo dawne czasy. Ja też nie mogę za bardzo tutaj spoilować, jak będziecie sobie grali, to będziecie odkrywać dalej te historie. Ale właśnie wychodzi na to, że musiała być jakaś bardzo zaawansowana cywilizacja kosmiczna też w galaktyce, która była w stanie wykonać takie elementy. Bo akcja gry się dzieje, nie wiem, który to jest, 23, 24 wiek? Jakoś tak. No bo to już jest... multum planet, na których można dokonywać eksploracji i właśnie przeszukiwać jakieś miejsca. Dokładnie, mówi się o tysiącu planet. To też gdzie... trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jest gra RPG. Mhm. To jest gra, w której wcielamy się w jakiegoś tam bohatera, którego można sobie wykreować i to w sposób taki, który jest naprawdę niesamowity, bo mamy do wyboru praktycznie całe spektrum możliwości w każdym aspekcie, czy to wyglądu, czy to cech charakteru, jakiejś historii, wszystkiego. I no, wszystko w końcu ma, to my prowadzimy postać. I wszystko ma wpływ. Ja, wiesz co, ja dawno nie grałem w żadne gry. Ja sobie przypominam sobie, bo od razu mi się skojarzyła ta gra, jak widziałem takie fragmenty, jak tam ten bohater chodził w kombinezonie gdzieś po jakiejś planecie, takiej pewnie bez tlenu, bez powietrza. Przypomniało mi się i to słusznie od razu Fallout, jeden z tych nowszych Falloutów, bo tam są też te krajobrazy są piękne, naprawdę jest świetne. No, to dobrze skojarzyłeś, bo to też jest ta sama stajnia. Fallouty te od trójki w górę, tak, no, to są właśnie tak. Też no, ja grałem właśnie, no we wcześniejsze też, ale w trzeciego Fallouta gdzieś tam się zatrzymałem, nie mogłem dalej przejść. Jakoś to... Przyjdę i ci przejdę. No to okej. Natomiast wracając do Starfielda, to właśnie takie jakieś starożytne artefakty, będące poniekąd właśnie z czymś jak bateria z Bagdadu, bo też źródłem energii między innymi, zostają odnalezione. No i tutaj się zaczyna jakby już cała fabuła, cała gra. Na jednym z obrazków jest też takie wielkie koło, to które przypomina właśnie takie, też taki... Ale to są jakieś ruiny czegoś. Nie? Tak. Ruiny. Wiesz co, no mówię, no nie za bardzo mogę fabułę zdradzać. Fabułę nie, ale fakt, że Ziemia to już chyba nie jest Ziemią, ale jest taka Atlantyda czy Atlantis. Dzisiaj też pewnie będziemy o tym wspominać, bo to jest też jakaś taka opowieść dziwna. A tam się jedna z planet stanowi takie centrum hołdujące tej starej cywilizacji ziemskiej. I to jest też niezłe, bo są te planety takie zależne i taki dziki zachód, coraz dalej jest coraz gorzej. Tak? Dokładnie. I można latać, ja nie pamiętam ile. Jeszcze ale tam, dobre nie doszło. Tak, tak zwane. Nie pamiętam ile, ale tam są no, naprawdę setki, jeśli nie tysiące planet. Mówi się około tysiącu planet, tak. Na których jest ta grywalna zawsze jakaś strefa, ale można też sobie wsiąść w pojazd kosmiczny, wylądować w dowolnym miejscu.
i eksplorować. Więc jak ktoś lubi sobie chodzić dla chodzenia, to też sobie będzie, może tam To jest wspaniałe. Wreszcie ciekawy jestem, czy jest jakiś system, który generuje jakieś niespodzianki typu, no bo widziałem te stwory tam, do których można strzelać albo nie, bo są mniej. Pogłaskać. Albo pogłaskać. Natomiast tak jak oglądałem, to mnie poraża ten ogrom. Ten ogrom i tak, to jest A trzeba tu jeszcze... Przypomniały mi się młode lata i te gry, które mnie porażały właśnie takim... Wtedy to wydawało się takie wielkie i takie wspaniałe, jeśli chodzi o światy do eksploracji. Natomiast to przerasta jakby już ja nawet pamiętam wyobraźnię. Morrowinda pamiętam, to też właśnie Bethesdy było, z The Elder Scrolls, takie RPG. I tam... miałeś całą taką wyspę, którą można było na piechotę też przemierzać. Ona się krainami takimi geograficznymi dosłownie różniła, więc też to, był jakiś taki że nie masz takiego piaszczysty, leśny i tak dalej. Nie masz takiego miejsca, gdzie wchodzisz i ten bohater przebiera nogami, bo dalej już nie jest przewidziane, że może wejść. Tutaj to nie wiem, jak będzie, szczerze mówiąc, no bo wiesz, cała planeta, żeby ją wyrenderować od razu, to pewnie będą jakieś... Od razu nie, ale pewnie system będzie jakby... I właśnie ciekawy, bo to jest chyba najfajniejsze, jeżeli byłby, ja też nie wiem, ja tylko jakoś... Pogramy, zobaczymy. O, no właśnie. Pogramy, zobaczymy. Czy przechodząc dwa razy ten sam teren, czy on ci wygeneruje jakieś inne niespodzianki, tak? Na pewno zależy, który, bo ten grywalny no, musi być taki sam ze względu na fabułę. Nie? No ta fabuła, podejrzewam, że ta fabuła też tych pobocznych jakichś zadań, takich, no bo jest ta główna, żeby złożyć ten artefakt, żeby to wszystko... Jesteś tam w jakiejś organizacji, coś tam się dzieje w tej grze, ale też jak widziałem z tego miasta, tego głównego, to miasto jest gigantyczne i ono jest całe do wyeksplorowania. To jest takie, no, można wszędzie wejść. Jednym słowem będzie co robić, nie? Od 6 września. Musimy ci tego Xboxa załatwić w takim razie, bo to na Xboxa i na PC no ja mam za słaby komputer, bo widziałem, że tam jednak są te wymagania jakieś karty, ja już te technologie nie ogarniam ich, ale... Takie bardziej dzisiejsze, a ty masz po prostu jeszcze starego tego, jak on to się nazywał. Ja mam laptopa, którego kupiłem parę lat temu po to, żeby... Ty masz Eniaka, chciałem powiedzieć. Eniaka, tak. To aż taki stary nie jestem. Tak, mam Eniaka w piwnicy. Dokładnie, w piwnicy, a właściwie na piętrze dolnym. Tak. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Starfield, to w opisie do tego odcinka też znajdziecie link. Będziecie sobie mogli tam wejść i przeczytać, co i jak. A my lecimy dalej z kolejnymi artefaktami, z kolejnymi wytworami różnych cywilizacji. Czy chcesz coś, Leszku, zaproponować, czy mam zaproponować ja? Tak, zaproponuj mi, poczekaj, jak to jest, tak jak w jakimś filmie by było, że kogoś tam posłuchać bardzo bym chciała. Tak się składa, że mamy akurat tego artystę. Dokładnie. W jakimś było, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Taki stara komedia, znakomita. Natomiast jest taki jeden artefakt, który znaleziono w Gabonie. I to jest kopalnia, w której rzekomo już to miało być ten setki tysięcy, czy wręcz miliony lat temu zachodziły reakcje termojądrowe. No i ktoś wpadł na pomysł, że to być może był rzeczywiście reaktor, prawdziwy reaktor. Ale to tam aż miliard 800 milionów lat temu. Ach, no widzisz, to ja gdzieś tam mi coś w głowie się działo. I to jest miejscowość, tak jak teraz patrzę tutaj na Oklo w Gabonie. Oklo, tak. Oklo w Gabonie, tam są kopalnie, mój drogi, i faktycznie zauważono tam podwyższoną radiację, więc bardzo szybko poszło to właśnie w jakieś takie new age'owe tematy, że to musiały być jakieś reaktory jądrowe, ponieważ tam znaleziono też uran-235, który właśnie jakby takim paliwem nuklearnym jest. Więc oczywiście mamy uran-235, tam popadano... Jego zawartość procentowa była większa niż wynikałoby to z naturalnych jakby przemian tego łańcucha. Dokładnie. Tak, plutonowo-uranowego, tam jakieś są te kolejne przemiany. Natomiast nie znaleziono nic poza takim radioaktywnym miejscem. I licząc to wszystko, okazało się, że tam tajemnicy aż tak bardzo nie ma, bo naturalne pokłady tego pierwiastka w Ziemi występowały i zostały odsłonięte po prostu w trakcie
prac kopalnianych. No tak. Takie łachy, że tak powiem, które są bardziej napromieniowane, występowały tam naturalnie, a swego czasu trzeba przecież pamiętać, zresztą w ogóle teraz nasz płaszcz ziemski jest całkiem radioaktywny, bo tam też mnóstwo takich reakcji zachodzi. Przecież to o tym też trzeba pamiętać, że to, że Ziemia jeszcze tak naprawdę do końca nie wystygła, no to też jest w dużej części związane z tym, że wewnątrz wciąż mają miejsce rozpady radioaktywne i ta radioaktywność jest źródłem energii, która gdzieś tam uwalnia się i powoduje, że ta Ziemia jest jeszcze półpłynna. Wewnątrz jest, tak, jeszcze jest to jądro zestalone, płynne i ten płaszcz, on jest taki właśnie niestwardniał. No dokładnie, końca. Plus ciśnienie oczywiście też wysokie, tak. Podnosi temperaturę. Natomiast geolodzy, no chyba, że są w spisku, no to wiadomo, jakby też zawsze można to założyć, ale geolodzy mówią, że nie jest to nic nadzwyczajnego, licząc to wszystko jakby summa summarum się zgadza. Więc też się zastanawiam, skąd właściwie wzięła się ta hipoteza, że to miałyby być jakieś reaktory. Zwłaszcza, że dookoła ani żadnej infrastruktury. Nie, to są rzeczy, które przecież dzieją tak się... zakonserwowane urządzenie przynajmniej zostawiłoby jakieś ślady czegokolwiek, wiesz, znalazłbyś tam jakieś metalowe z tego czy innego metalu elementy. Wyszło w pewnym momencie, że taka reakcja, która nie byłaby reakcją gwałtowną, bo tam oszacowano, że ta reakcja by trwała setki tysięcy lat, że to musiało się rozłożyć na setki tysięcy lat. No i przy takiej ilości tego materiału, jaki tam był oszacowany, że to musiałoby jednak chyba być reakcją łańcuchową troszkę gwałtowniejszą. Więc zastanawiano się, co mogłoby tonizować tę reakcję. No, w normalnych reaktorach używane są specjalne pręty, które wychwytują te neutrony, które uwalniają się w rozpadach poszczególnych jąder ciężkiego tam uranu czy plutonu, czy cokolwiek jest wykorzystywane w tych elektrowniach. I tylko niektóre są jakby wykorzystywane dalej do rozszczepiania kolejnych. Tutaj musiał zadziałać jakiś czynnik. No też te moce, które wyliczono, były dosyć znaczne, bo szacuje się, że wydzieliła się łącznie energia rzędu 360 petajuli, co jest całkiem sporą, 100 miliardów kilowatogodzin. Można by nieźle sobie tutaj, można by w gry grać, nie? No tak, ale to tak, 100 miliardów kilowatogodzin to jest już... Nie zużyłbym. To już jest 100 milionów gigawatogodzin, tak? To jest, czy megawatogodzin, to jest 100 tysięcy gigawatogodzin. No to już teraz gigawaty, no to są moce dużych turbin, które pracują przy współczesnych elektrowniach. Więc no nie wiem, czy to aż tak dużo. To robi może to wrażenie, ale jak się troszeczkę jak się zejdzie w tych rzędach wielkości, tak, nagle jest dużo tego. Jak się troszeczkę jakby poobcuje z tymi wartościami, no to już nie robi aż takiego wrażenia, więc no bardzo ciekawe znalezisko, w ten sposób bym to określił. A co mamy, mój drogi, powiedz mi, w reaktorach? Jakie elementy byś wyszczególnił w reaktorze na przykład? Co tam znajdziemy, jakbyś pojechał do reaktora? Głównym miejscem i sercem reaktora jest to miejsce, gdzie są gdzie są pręty paliwowe. Ale o elektrownię mi chodzi bardziej. W elektrowni tak naprawdę to musi być miejsce, w którym my energię, która jest produkowana, przetwarzamy w energię, tak naprawdę to jest energia, która przechodzi przez jakby cykl, żeby stać się energią termiczną, napędzającą. Mamy turbiny, na przykład, to znaczy, parowe, no tak, nie? Mamy napędzane podgrzewanie wody w tym. Dobra, jesteśmy blisko. I gdzie ta woda się znajduje? W czym? To jest zagadka. No gdzie, jak to? To jest gdzie, bardzo gdzie prosta się znajduje? Odpowiedź. W czym płynie ta woda? Jest obieg jeden zamknięty i drugi obieg otwarty. I co? I ten obieg zamknięty, to z czego jest zbudowany? Co to jest za... No to nie wiem, z jakich materiałów. Nie mówię o materiałach. To coś, w czym płynie woda, to co to jest. No mów.
Rura. No, a, kuźwa, ale mnie, to, bo ja już się zastanawiam, jakie, o jakieś materiały. No, żeś, jakieś... Za daleko żeś odszedł. Za daleko rura, odszedł. Skoro już jesteśmy przy rurach, to, a. To są rury, proszę ciebie, które wychodzi na to, że mogłyby mieć nawet 150 tysięcy lat, a wtedy gdzie tam o rurach jakichś myśleć? No jak to? No rura to jest rura. No rura to jest rura, ale wtedy jeszcze żeśmy, nie wiem czy już z krzemienia, no z krzemienia wtedy żeśmy różne rzeczy robili. To i co, to są rury z krzemienia? Nie są to rury z krzemienia, niestety, ale ciężko byłoby na tamten czas, jeżeli oczywiście zakładamy, że obecna archeologia i antropologia mają rację, no to ciężko by było człowiekowi sprzed 150 tysięcy lat jednak stworzyć rurę, zresztą po co? A okazuje się, że w Chinach mamy dwa takie miejsca. Jest to Baigong, rury z Baigong i rury z Delinga. I faktycznie znaleziono coś, co wygląda jak jakieś skamieniałe rury, jak rury z jakiegoś takiego kamienia. Mamy w środku puste, na zewnątrz, no rura, po prostu rura. No. I co tu dużo mówić, no jak opisać rurę? No, no rura i tyle. I znaleziono takie, proszę ciebie, właśnie rzeczy ty, blisko Białej Góry w Chinach, takie właśnie z konstrukcji. Ile, takie ile takich rur, to znaczy, z czego one są wykonane? A, no właśnie, nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Czyli to przypomina rurę. Przypomina rurę. Ale jest hipoteza, która tłumaczy, co to może być. Bo... Znaczy, mi przychodzi natychmiast do głowy. To mów. Przychodzi mi natychmiast do głowy to, że to jest są jakiś system korzeni czy czegoś, które spetryfikowały się, tak jak w słynnym kamiennym lesie w Ameryce, gdzie mamy kawałki drewna. Jeżeli ten kawałek, i tam są takie przykłady, gdzie ten kawałek drewna, jeżeli był spróchniały w środku, to jest pień z dziurą. Mhm. To jest, to... Proszę bardzo, rozwikłałeś zagadkę dużo szybciej niż mainstream, który przez jakiś czas zastanawiał się, czy faktycznie. Bo one pewnie w jakichś wiązkach były, pewnie, bo ja się zastanawiałem, jak mówiłeś o tych rurach, czy one są z jakiegoś, wiesz, z żeliwa, ze stali, no z miedzi. No właśnie nie są, no właśnie nie są. Czyli są to jest coś, co przypomina. No coś, co przypomina rurę. A są przecież też takie, to już zupełnie fajnie wygląda, tylko że tutaj odpowiedź natychmiast była. Są takie miejsca, gdzie takie pale, bardzo regularne, sześcio czy ośmio ścienne, takie wystają z ziemi na różne wysokości. I to też wygląda jak sztucznie stworzone, a okazuje się, że to są kryształy, które w ten sposób narastają. No bo my generalnie w naturze, takiej jeszcze biologicznie dotkniętej jak natura tutaj nasza na planecie Ziemia, no to raczej spodziewamy się jakichś obłych, jakichś takich, nie wiem, jak wyrzuta guma do żucia, takich kształtów, tak. Bo takie się tworzą najczęściej, a takie bardzo regularne kształty wydają nam się nieprawdopodobne, ale przecież właśnie chociażby narastanie kryształów, tak, to jest mega, sieć krystaliczna to jest mega regularny kształt. Niektóre właśnie, ja też się właśnie zastanawiam, czy mogą, bo to jakoś to się nazywa, jakoś jakaś tam metamorfoza, coś tam, jest taka nazwa na tą, to między innymi ta petryfikacja drzew, ale też przechodzenie w kamienną jakby formę tych resztek po zwierzętach, że to się jakoś wypełnia, że zostają takie formy, te trylobity, to o czym już tutaj przed chwilą wspominaliśmy. Cywilizacja trylobicka. No, słuchaj, dlaczego nie? Być może trylobity były tak, było ich dużo, były tak zaawansowane, może opracowały język porozumiewania się czułkami, że podchodził tak i smyrtał tymi czułkami, nóżkami. I to było, cześć stary, idziemy dzisiaj zrobić sobie jakąś baterię? Dokładnie, w Bagdadzie. A ten drugi mówi, no tak, bo wino trzeba baterii podtrzymać. Albo było ich tak dużo, że utworzył razem jakiś taki hive mind, nie? Taki wiesz, no. I tak dalej. Słuchaj Leszku, więc jakby odpowiedziałeś na pytanie, tutaj rury sprzed 150 tysięcy lat okazały się oczywiście najprawdopodobniej właśnie systemem korzeniowym drzew, które gdzieś tam rosły i sobie spetryfikowały w ten czy inny sposób. Natomiast, więc tutaj jakby nie ma ciekawe, czego tego, to jest taka ciekawostka, ciekawe, czy tam warunki były jakieś takie, no bo te pierwsze akwedukty, które powstawały, to one mają dziesiątki tysięcy lat, jakieś systemy nawadniania. Aż dziesiątki? No chyba tak, no bo nie, te cywilizacje tysiące. Jakieś, no może. Tysiące może. Lat, nie dziesiątki. Tysiące, dziesiątki to za dużo. To znaczy, no nie mówię o tych w starożytnym Rzymie, tak, czy tam w Grecji, które robiono, ale te jeszcze trochę starsze. A mówisz o takich systemach nawadniania. Jakieś te cywilizacje takie preolmeckie, czy coś, takie systemy nawadniania. No to może tak, to faktycznie. Do Olmeków zresztą przejdziemy, ale zanim pójdziemy dalej, to może spopójmy znowu i przywiozłeś, a właściwie to znaczy tak.
Tak, są jakieś te, tak, są jakieś książki. Tą chciałbym polecić tylko dlatego, bo mi się to bardzo skojarzyło, bo jest to bardzo sympatyczna seria, która się nazywa Artefakty. Artefakty. Proszę. I to jest pierwsza książka z tej serii, pierwsza wydana, John Brunner, Wszyscy na Zanzibarze. To jest początek 20. Książka jest z 60. lat, więc jest dosyć już, poczekaj, 60. czy 50. Ale jest naprawdę 68 rok. Naprawdę cudownie napisana, bo jest tutaj pokazany XXI wiek i 7 miliardów ludzi, którzy się tłoczą, żyją w takim dziwnym, skomputeryzowanym, zautomatyzowanym świecie, gdzie są narkotyki, politykę uprawia się za pomocą zabójstw. Są takie dziwne rzeczy, że obłaskawia się wulkany z, nie wiem, medytacją. Jakieś naprawdę tak dużo sympatycznych, takich fajnych rzeczy, że poraża to swoim widokiem. John Brunner jest zresztą autorem godnym polecenia. Ja czasami dostaję od was, moi drodzy, jakieś tam informacje, że właśnie teraz odpisałem niedawno do jednego z kolegów, tak powiem. Ktoś, kto nas ogląda, jest naszym kolegą. Mimo, że go nie znamy, nie widzimy. Howdy, Paul! Że próbował do jakichś książek się dobrać, ale to ta fantastyka to nie dla niego, więc no, kilka takich trochę lżejszych mu poleciłem. Natomiast no, warto próbować. Warto próbować. No i jeszcze może od razu, tam, żeby nie było. Kosik Mars. Są nowe wydania tego Marsa. Teraz, Kosik, wyszła nowa książka, taka napisana w świecie jednej z gier też, przy której Rafał Kosik pracował. Nie będziemy mówić jakiej, bo to, żeby nie robić zamieszania. Natomiast ja polecam Marsa, to jest chyba pierwsza jego taka pełnokrwista powieść. O, nawet z tym, z autografem. Dawno nie było autografu w książce u Leszka. I tutaj jest taka fajna wolta, bo Mars, który jest eksplorowany, na tym Marsie odkrywane są artefakty, które sugerują, że życie na Ziemi przywędrowało z Marsa. Potem Mars jakoś dziwnie wyjałowiał i Ziemia zaludnia Marsa, czyli życie jakby, czyli taki ping-pong między tymi dwiema planetami. Bardzo fajnie to wygląda. A tutaj to jest pierwsza z książek takiego cyklu Petera F. Hamiltona, znakomity pisarz. To jest cykl Pustka, pierwszy tom Sny i to jest rok już 3580 i tam w centrum Drogi Mlecznej znajduje się artefakt po obcych, ale to jest gigantyczna czarna dziura z jakimiś tam, z taką przestrzenią wokół, do której ciężko jest wlecieć. Ludzie chcą to zbadać, ale jakby nie mają pomysłu, chyba jeszcze nie dorośli. I tutaj takim artefaktem, który bardzo mocno się z tym kojarzy, bo tu już mówimy o artefaktach nie takich na Ziemi, małych, takich, nie? Tam, że znajdziemy jakiś kubek i mówimy o bateria. Nie? Tylko o naprawdę solidnych rzeczach, o których wiadomo, że zostały wykonane ręką, nie mogły powstać w sposób naturalny. To jeden z polskich astrofizyków wymyślił coś, co nazwał sygnalistką. Czyli taki układ dynamicznie niemożliwy do zaistnienia w sposób naturalny, czyli czarna dziura, jakiś tam gwiazda neutronowa, coś takiego. Być może będziemy na takim etapie rozwoju, że zostawimy po sobie takie ślady, żeby pokazać tym, którzy przyjdą za miliard lat, że hej, my tu byliśmy, szukajcie naszych śladów. A mi się wydaje, że gdyby naprawdę istniała taka, wiesz, bardzo zaawansowana cywilizacja i zostawiła po sobie jakieś takie artefakty, to my moglibyśmy nawet ich nie zauważyć, nawet nie wiedzieć, na co patrzymy. No nie? Być może są gdzieś. Wiesz, wyobraź sobie, że to jest częste porównanie do tych mrówek, nie? Ale że mrówka widzi coś, nie wiem, samochód widzi, prawda? Albo komputer mrówka widzi, rozumiesz, nie? Jakby jej mózg
No. My zresztą rozmawialiśmy o tym w tym naszym takim trio Pop Science z Marcinem Przybyłkiem. O tym, co by było, gdyby przenieść się do mózgu innego zwierzęcia, tak jakby z całym bagażem. Że nagle byśmy mogli stracić te wszystkie jakby możliwości, więc mrówka nie jest w stanie tego ogarnąć. Mój drogi, my szukamy właśnie nie w tym miejscu. Być może te prawdziwe artefakty, które są dziełem obcych, zostały pozostawione jako pamiątka, jako element, w którym oni do nas przemawiają, to jest coś, co zostało pokazane też w filmie, chyba to się ten film się nazywał albo nie Czerwona Planeta, tylko Mars, Podróż na Marsa, w stronę Marsa, o Marsie. Mhm. Tam grał jednym z tych aktorów, którzy grali w Misja tym filmie. Na Marsa. Misja na Marsa. Sinis grał, taki aktor, który grał potem też w Apollo 13, tego astronautę, który niestety nie poleciał, ale potem im wybitnie pomagał w tym, żeby tą misję jakoś doprowadzić do Ziemi. I tam ten artefakt znajdują, którym jest ta słynna twarz na Marsie. Oczywiście my dzisiaj już wiemy, że ta twarz marsjańska to jest tylko i wyłącznie skała, ale w tym filmie ona posłużyła za ten punkt odniesienia. Tam została zmieciona ten cały pył i ta twarz się odsłoniła rzeczywiście. Natomiast kluczem było DNA. Mhm. I ten fragment DNA, który został jakby dorobiony przez obcych, że to oni nas zaprojektowali. My byliśmy ich dziećmi. W momencie, gdy my zrozumiemy, że oni tam coś nam dają, jakiś fragment, nie wiem, jakiegoś dźwięku i że dorobimy, ten fragment dźwięku symbolizuje DNA i my musimy dorobić te nieistniejące w tym fragmencie kawałki, które związane są z naszym DNA, no to w tym momencie się otwiera brama, tam Sinis leci tak statkiem kosmicznym i się cieszy, no bo odkryje wszystkie. Nie wziął żadnego ze sobą batona ani kubka z napojem, ale zadowolony, bo pozna tajemnicę wszechświata. Ciekawe przez ile dni. Promieniowanie go zmiecie już po 5 minutach. Słuchaj, ale to no druga rzecz. Tylko pozwól jedno zdanie. Być może my mamy największy artefakt tu. Gdzieś w tym naszym systemie nerwowym jest coś, co nie wykształciło się w sposób naturalny. No teraz to tak płynę troszkę, nie? Ale zostało zaprojektowane. Ciekawy tak koncept. Jak sugerują niektórzy, jesteśmy dziećmi eksperymentów genetycznych, które przeprowadzono na stworzeniach na Ziemi jakiś tam czas temu. Mogło tak być. To zresztą zdaje się w ekspedycji coś takiego. No właśnie, było, no skoro już do tego... Wiecznie o niej mówimy, a w końcu pokażemy. Nie? Tak, ekspedycja. I tutaj właśnie Arnold Mostowicz, którego wspominałem, Bogusław Polch, znakomity rysownik, już nieżyjący, i Alfred Górny, który też napisał scenariusz. To jest łączne, takie zebrane wydanie, w którym jest tych zeszytów 8. Osiem zeszytów. No i tutaj, tu są ci kosmici, którzy przylatują, oni projektują tych... jakieś eksperymenty prowadzą, pojawiają się, tak, tutaj tu jest tego mnóstwo, pojawiają się jakieś te artefakty, o których będziemy mówić albo nie będziemy, czaszka ta kryształowa, którą się swego czasu Indiana Jones też tam zachwycał, inne rzeczy. Jak chcecie o czaszce sobie kryształowej posłuchać, to też robiliśmy taki odcinek o starożytnych kosmitach i tam właśnie o czaszce mówimy oraz wyjaśniamy, czym faktycznie były, bo to się akurat okazało. Tych czaszek było dużo, tak? Tak, aczkolwiek tam tutaj jakby zagadka została rozwiązana, więc zobaczcie sobie tam ten odcinek, zobaczycie, o co chodziło. Dokładnie. Natomiast jeszcze a propos tych artefaktów, których nie rozumiemy, to warto też powiedzieć o jednym z moich ulubionych filmów, czyli Odysei Kosmicznej, gdzie mamy ten monument taki w postaci monolitu. Tak. I to też przecież było urządzenie, jakaś taka sonda von Neumanna prawdopodobnie, czyli taka samoreplikująca się sonda badawcza, automatyczna, wyposażona może w sztuczną inteligencję, a może nie, która dla nas była po prostu zwykłym czarnym prostopadłościanem, płaskim, nie? Tak. Takim dominem. Ale przy niej małpy szalały.
To prawda. Zresztą działy się też różne inne rzeczy. Potrafiła na przykład zniszczyć sondę badawczą, którą tam, nie wiem właściwie dlaczego człowiek w tym leciał, chyba dla dramatyzmu, a nie wysłali automatyczną sondę do zbadania tego. No ale jeden z tych kosmonautów czy astronautów to chyba był Rosjanin, nie? Wtedy akurat. No, nie. Więc nie, chyba kosmonauta leciał wewnątrz takiego bardziej rozbudowanego skafandra kosmicznego, tak naprawdę. Taki mini pojazd kosmiczny. No i chciał tam zbadać tę sondę, a ona uznała go za zagrożenie i po prostu zestrzeliła de facto. Mm-hmm. Więc to też był taki artefakt, którego my nie rozumieliśmy, a zresztą bardzo podobny kształt został przez Rosińskiego i Van Heim chyba był scenarzystą, wykorzystany w komiksie, o którym też tam gdzieś wspominamy, o Schninkel, gdzie temu Schninklowi się też pojawia taki właśnie, dokładnie taki sam monument i no to już pewnie taki follow-up był. Twoja rola polega na tym, żeby się trójca, bo to taki świat dosyć dziwny, zjednoczyła. Może jeszcze kiedyś o tym to. No, może będzie pasowało, warty wspomnienia komiks. No ale dobrze. To przejdźmy teraz do tych realnych dalej różnych artefaktów, które na Ziemi znajdowano. Może tajemnicze kulki byśmy wzięli na warsztat teraz. Tajemnicze kule smocze sprzed 2 miliardów 800 milionów lat, mój drogi. 2 miliardy 800 milionów lat. Już wtedy była niesamowita cywilizacja, co najmniej jak cywilizacja Majów, która potrafiła zdobyć kulę. Zdobyć kulę. Jaja wielkanocne dosłownie. No. I takie kule w kopalniach były odkrywane i datowane właśnie różnymi procedurami na 2 miliardy 800 milionów lat. A mówię dokładnie o sferach Klerksdorp oraz w Australii też takie były znajdowane. Natomiast Klerksdorp to jest południowa Afryka i w kopalniach właśnie w Otto. One dobrze leżą w ręku i kości można nimi gruchotać, żeby się do szpiku dostać. Może do tego służyły. To są takie małe, tutaj zresztą wyświetlimy na pewno, takie małe, dziwne kulki, które wyglądają jakby miały takie rowki. Wygląda to faktycznie na pierwszy rzut oka jak po prostu jakieś niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia, no ale mówimy tu o prawdopodobnej cywilizacji sprzed prawie 3 miliardów lat, kiedy, no nie oszukujmy się, badacze życia biologicznego twierdzą, że wtedy gdzieś tam jakieś najprostsze... Ale tam są jakieś, bo o tych kulach gdzieś tam coś słyszałem, natomiast jak one wyglądają, one mają jakieś rysunki, tak jak kamienie z Ika, które tam też są były fałszerstwem. Nie, po prostu są to, i tutaj nie ma fałszerstwa. Faktycznie tu są okrągłe kulki, które mają jakieś... Mają takie wyżłobienia, rowki, które wyglądają jakby zrobione były faktycznie jakoś mechanicznie przy pomocy jakiegoś narzędzia. No i przez dłuższy czas gdzieś tam w tej domenie właśnie takiej New Age'owskiej, czy właśnie jakichś paleoastronautycznych różnych tematów i klimatów, no uchodziło to za właśnie przejaw jakiegoś, nie wiem, sztuki być może, a być może czegoś niewiadomego przeznaczenia, które pochodziło od jakiejś naprawdę starożytnej cywilizacji technicznej, która tutaj musiała zamieszkiwać wtedy, albo jakichś obcych, którzy przylecieli z jakiegoś powodu na taką dziewiczą, dopiero niedawno, miliard lat wcześniej uformowaną planetę i coś tam robili. A czy nie mogły to być jakieś elementy rzeczywiście, które się uformowały przez sklejenie przestrzeni kosmicznej i ten rowek mógł być jakimś takim, no bo jak weźmiemy dwie połówki plasteliny i je tak ze sobą, no to będzie to stasto. Tylko, że to taka wypukła spoina się pojawi. Nawet księżyc Jowisza, zapomniałem zaraz, czy Saturn. A jest taki właśnie. Tak, no, jak taki pierożek wygląda, nie? Zapomniałem nazwy, ale jest taki ten, no to właśnie dokładnie, tylko tu masz jakby na zewnątrz, a tutaj masz takie jakby rowki. Oczywiście jakby tajemnica była tajemnicą, dopóki nie wziął się za to jakiś geolog, bo wystarczył przeciętnej klasy geolog, żeby rozpoznać dość oczywistą rzecz w tym wszystkim. Aha, czyli to jednak jest... Tak, to są konkrecje tak zwane. Najprawdopodobniej oczywiście, jakby bardzo to przypomina konkrecję, wygląda jak konkrecja. Jest chemicznie też tak jak konkrecja zbudowane, więc jakby wszystko mówi, że to kot, nie? Wygląda jak kot, zachowuje się jak kot, miał czy jak kot. Aczkolwiek oczywiście stuprocentowej pewności nie ma. Natomiast konkrecja to jest takie narastanie materiału skalnego, krystalizowanie się wokół jakiegoś
ośrodka, wiesz, kondensacji, że tak to nazwę, nie? Czyli w takiej skale wystarczy, że pojawi się otoczek jakiś i dookoła niego narastają właśnie w takie koncentryczne, w koncentryczne kręgi inny materiał, ten skalny, który znajduje się dookoła. A to tak i w tym momencie masz kulkę, no, która ma faktycznie takie rowki, bo to są te kolejne warstwy, które gdzieś tam się nawarstwiały. Co więcej, tutaj też wrzucimy takie zdjęcie takiej zwykłej konkrecji, która nie jest niczym niezwykłym dla geologów i stoi geolog, no, obok takiej olbrzymiej konkrecji. Ale to jest, ale to wygląda jest, identycznie, wiesz, jak dla mnie. Mi to zaczyna też przypominać teraz takie właśnie znaleziska, typu te kule, o których wspominasz. Zaczyna mi to przypominać sytuację z nocnego nieba i z tego polowania na dziwności na niebie, że ktoś, kto spogląda w niebo raz na jak to się mówi, na ruski miesiąc, tak, czy ruski tydzień, i tak naprawdę nie wie, jaki jest rozkład, tak naprawdę nie wie, gdzie są planety, gdzie są jakie obiekty i nie jest w stanie ich nazwać, no to widząc Wenus, a niech jeszcze będzie delikatne zachmurzenie i wiatr, który te chmury gna, to jest wrażenie ruchu, to natychmiast widzi jakąś kulę, która leci, tak? Jeszcze. Ale to faktycznie tak wygląda. I natychmiast alarmuje, że widzi UFO, coś niezwykłego, i stąd też, no, można powiedzieć, że prawie 100% tych wszystkich rzeczy, które widzimy na niebie, to są zjawiska naturalne. Czy to astronomiczne, czy to jakieś atmosferyczne zjawiska. Albo techniczne. Albo techniczne, których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Tak samo, ja widzę, jest tutaj, że jeżeli taką kulę znajdzie ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o geologii, o tym, jak formowały się różne typy, te różne frakcje skalne, takie czy owakie, jak te kryształy narastają, to może być zdziwiony, no, dokładnie, i powiedzieć, ojejku, to zrobili kosmici na pewno. Tak? A ktoś, kto się tym zajmuje na co dzień, widzi w tym po prostu to, co bada od 20 lat na przykład. Tak. A propos tych dziwnych rzeczy na niebie, to ja pamiętam, jak byłem pacholęciem będąc, nie wiem, może byłem wtedy w podstawówce, byłem i tak dalej. Widziałem Wenus, znaczy teraz wiem, że to Wenus, jakby po latach tam się oczywiście zorientowałem, o co chodziło. I wiesz, ona raz jest bliżej, raz jest dalej, raz jest to roga, raz, prawda, widzimy praktycznie całą tarczę, więc ta jasność tej Wenus się zmienia. No i wiesz, widziałem gdzieś tam, powiedzmy, w jakiejś takiej okolicy światełko, a nie wiem, rok później, czy dwa lata później, czy coś koło tego, nagle widzę je, wiesz, większe, nie? Pokojarzyłem fakty, że znajduje się mniej więcej w podobnym miejscu, ale wiesz, wygląda na większe i wydawało mi się, że coś musi lecieć w stronę Ziemi. Jakaś asteroida. Nie patrz w niebo, to górę, znakomity film, nie? Nie patrz w górę, tak, no. Sprzed paru miesięcy. Z DiCaprio. Tak. Znakomity film, to bardzo fajny. To ja spojrzałem w górę i mówię, kurde, coś leci na 100%. No i właśnie wynikało to z braku i zbudowałeś schron, który sięga do tam 5 kilometrów, tak? Dokładnie i te, tak. I to będzie podstawą pod założenie tej organizacji Umbrella. Ostatnio kawałek gdzieś mi w telewizji mignął filmu, gdzie pod ziemią są takie laboratoria i zombie produkują z Milą Jovovich. To się nazywa Resident Evil, czy coś tak, takiego. Tak. Daj spokój. No, to ty takie coś budujesz. Tak, ja mam zbudowane. Bo zobaczyłeś Wenus. Od podstawówki buduję, także już jest zbudowane. No, ja mam silos, w którym już prom kosmiczny czeka też, jak tylko nie będzie trzeba. Dobrze. To może płytą spopujmy, zanim przejdziemy dalej, żeby płyty też wykorzystać. Jeśli chodzi o płyty, to, mój drogi, takim filmem, w którym też pewne jakby artefakty się pojawiają i to są jakieś też pradawne, dziwne urządzenia, które mają odgonić, nie wiem, to jakieś zło, tak, które leci w stronę Ziemi, jest film Piąty Element. A propos Mili Jovovich. A propos Mili Jovovich, tak. Ona tutaj jest, ta ruda, tak, która jest istotą doskonałą, jest tym piątym elementem. I tutaj właśnie w tym filmie oczywiście Bruce Willis, no oczywiście, to nie jest takie oczywiste, nie? Ale już teraz, natomiast wtedy Bruce Willis był w dobrej formie.
I miał włosy. I miał włosy. No, sam nie, chyba był taki, no, ja wiem, czy on miał wtedy był włosy. Był w procesie, ale miał włosy. Doskonały film. Powiem szczerze, że jak ja poszedłem na ten film pierwszy raz, jak go obejrzałem, byłem tak urzeczony tą wizją tego miasta, tego świata, tego co tam zostało przedstawione przez... I też muzycznie, tak, przez Erika Serre, bo samym filmem reżyserem jest Luc Besson. A powiedz mi, czy jest tam kawałek Multipass? Multipass. Czy był taki kawałek? Nie, tu chyba, ja nie wiem, czy jest... Aż dziwne. Nie, nie ma tego, ale jest Multipass, no to jest fajny fragment, tak? Dokładnie. Multipass. Tak. Spodobał jej się Multipass. Tak, Multipass. Tak, tak, on wie, że to tak, Multipass. Dokładnie. Znakomity. Innym filmem, w którym takie artefakty się po obcych się znajdują, i to jest bardzo dobre, bo mówiłem chwilę temu o tej książce Rafała Kosika, Mars, a teraz o tym filmie i tej płycie, która jest, no, poprzednia była ścieżką dźwiękową, znakomitą. Ta też, no bo Jerry Goldsmith to jest znakomity autor. To jest pamięć absolutna. Tutaj... No tam też był artefakt tutaj, na Marsie, taki konkretny bym powiedział. To jest ten gest, tak? 1,5 metra. Oczywiście bazuje ten film na opowiadaniu Philipa K. Dicka. Dokładnie. Czyli jedno z 1,5 metra wyciągnięte. Sprzedamy to państwu hurtowo, chyba tak się to tak ono się nazywało. Natomiast tam jest artefakt, który jest piramidą na Marsie i ta piramida kryje w sobie gigantyczne urządzenie obejmujące tam wielką część planety, które ma roztopić jakieś gazy, które spowodują... Chyba jądro znowu uruchomić. Że morfowanie Marsa będzie takie dosyć szybkie. No, na tyle szybkie, że Arnold Get to the Chopper Schwarzenegger był w stanie przeżyć. Ale jest. Teraz ten film gdzieś tam się pojawia. Ja go znalazłem w którymś z tych serwerów streamingowych, nie wiem, chyba w Netflixie. I obejrzałem go sobie jeszcze raz jakiś czas temu. I ten film nic nie stracił. I powiem szczerze, że ta późniejsza wersja Total Recall. Gdzie już nie jest Mars, tylko tam są, wiesz, na drugą stronę Ziemi zrobili taką windę, taki przekopali tunel. To jest film z Colinem Farrellem, że ten film jest bardziej efekciarski, ale nie robi takiego wrażenia. A ten Total Recall jest tu znakomity. Nawet ta scena, gdzie Arnold Get to the Chopper, Schwarzenegger jest poddany brakowi właściwie ciśnienia, nie? Puchnie i tak dalej. To jest tak bez sensu, ale robiło robiło wrażenie. Genialne. Ja oglądałem też film o tym, jak robiony był film Total Recall i te efekty specjalne, one były w większości analogowe. No tam było oczywiście jakieś takie komputerowe, gdzie jest ściana taka rentgenowska, gdzie widać szkielety chodzące. Genialnie zrobione. Chyba było na lotnisku, nie? Tak, żeby sprawdzić. Natomiast na przykład scena, gdzie on jest przebrany za kobietę i później ściąga tą maskę. To była gigantyczna konstrukcja za nim, takie stojaki, gdzie to wszystko się rzeczywiście ruszało. Tak, ja myślałem, że to była poklatkowa jakaś animacja. Nie, to się wszystko za nim ten. Okay. I dopiero jej głowa w rękach. To było tak, że on trzymał tą aktorkę, cała była zasłonięta i tylko głowa coś powiedziała. Tak? To genialnie zrobione. I Obejrzyjcie, bo naprawdę warto. To jest To jeszcze, skoro tam była piramida, to trochę dobrej muzyki, takiej niefilmowej, chciałbym zaanonsować. Okay. The Alan Parsons Project, jedna z naprawdę genialnych, kultowych wręcz grup, takich super grup. Świetna, wspaniała muzyka, taka lekka, rockowa, lekki, progresywny rock, dużo instrumentali. Tutaj akurat jedna z ich bardziej chyba znanych i rozpoznawalnych płyt, Piramida. I to tylko tyle. Tak, tylko tyle o tej płycie. Nawiązanie, no tutaj jest ta piramida, no bo oczywiście takim artefaktem my wiemy, dzisiaj mówiliśmy o tym, więc tylko tak króciutko.
przez lata rozpowszechniany w różnych kręgach i nadal to pokutuje, był taki obraz piramid jako też takich artefaktów, że tak naprawdę te piramidy nie były grobowcami, tylko były jakimiś geometrycznymi megakonstrukcjami, które miały na celu tam... Oj, różne były pomysły. Zachowanie jakiejś starożytnej wiedzy, właśnie starożytnej cywilizacji, która była od nas nawet bardziej zaawansowana. Niektórzy twierdzili, że miało to mieć wręcz nawet jakiś system obrony planetarnej, bo i no takie wiesz, się szalone ja tego, koncepcje pojawiały. Ja tego nie gonię. Mam bardzo fajnego, po latach teraz, można powiedzieć, odzyskanego, znowu kuzyna, z którym jakoś kontakt nawiązałem znowu, spotkaliśmy się, kuzynie Roberta, który jest ode mnie o 2 lata starszy chłopak, ale też jest trochę zafascynowany różnymi rzeczami. Urzekło mnie to, że bo on ma takie gongi, które wiesz, różne dźwięki wydają i rzeczywiście przy niektórych się uspokaja. Rzeczywiście wiesz, niektóre częstotliwości działają, ale on ma nad łóżkiem taki wielki model takiej piramidy. To nie? Ja go pytam, mówię, co to robi, czy coś, bo ja mówię, ja kiedyś jak byłem dzieciakiem, byłem urzeczony tą piramidą i zbudowałem sobie taką z kartonu piramidę, proporcje, no i ten, i jabłko włożyłem, ale zgniło w środku. I wiem, że ojca chciałem żyletki mu naostrzyć i ojciec tam strasznie się denerwował, że te żyletki chyba jeszcze bardziej tępe się zrobiły. No, to źle zrobiłeś w odwrotną stronę. No, możliwe, że złe proporcje. Jabłko on mówi, gnije. On mówi, że nie wie, ale no tak chyba bardziej on sobie to tak, wiesz, wdrukował w głowę, że mu się lepiej śpi. No nie? Chociaż słuchaj, pewnie działa. Jakby zdjął to, no działa to bardziej na psychikę, że jeżeli w coś wierzymy, no to... Takie placebo, nie? Piramidecebo. Piramidon Cheopsa, tak? Piramidon Cheopsa. Piramidon Cheopsa. Piramidon bardziej Morfeusza, bo do tak. snów w sumie tutaj jest. Mam jeszcze jedno marsjańskie odwołanie, ale to później. Żeby nie wszystko od razu. Dokładnie. No i co? O czym teraz chcemy porozmawiać? No nie wiem, to ty coś zaproponuj. Ja mam dogonów jeszcze. Wszystkie... Nas nie dogonia. Ci dogonowie to jest w ogóle... Ale o dogonach to potem. Nie przyznają nikomu, ale oni tam coś używają. Na pewno. Na tak pewno jakieś wydaje. Fermentowane psie kupy czy cokolwiek i mają wizję tego Syriusza X. Ale nie uprzedzajmy faktów. Dobra. Coś miałeś zaproponować. O Atlantydzie. Dajesz. O Atlantydzie. No i już. Okay. Była. Atlantyda, mówiliśmy o tych wrotach ze Stargate, tak. A jedna z kolejnych jakby odsłon serialu Stargate to nazywała się Atlantis. Mm-hmm. I tam właśnie była taka pływająca wyspa, którą też kosmici zbudowali, znaczy kosmici obcy, tak, jakieś obce cywilizacje. To był w ogóle taki pojazd kosmiczny tak naprawdę. Ona się potem wzniosła, tak. No. I tam mieli różne właśnie te zero point energy, takie baterie. Tak, z Bagdadu. Tak, z Bagdadu, akurat z Bagdadu były. No. Dlatego tutaj mi się to skojarzyło, tak, że używali z tych wrót kosmicznych, żeby się na Atlantydę przenieść. Kolejnym takim, krótko, tylko żeby tutaj nie mówić, bo bardzo dużo jest różnych pozycji, nawet po polsku wydanych przez Polaków, albo tłumaczeń związanych z Atlantydą, tą mityczną wyspą opisaną przez Platona jako miejscem, gdzie istniała zaawansowana cywilizacja, jako miejscem, które zostało zniszczone przez jakiś tam kataklizm. No i ta Atlantyda właśnie stała się podstawą pod wiele, wiele popkulturowych jakby elementów, bo trochę tych filmów jakby z Atlantydą związanych powstało. No generalnie miała być to też taka, oprócz tego, że utopijna społeczność, to też bardziej zaawansowana technologicznie. Oczywiście dzisiaj w różnych dziełach no mamy tam historie typu latające jakieś urządzenia, w ogóle takie no dziś nawet bardziej zaawansowane niż nasza obecna cywilizacja. No ale Platon jakby o tym nie pisał, nie wymieniał tam takich dziwnych rzeczy, mówił tylko, że bardziej to gdzieś jest rozwinięte.
ale z drugiej strony no, mamy tylko to jedno źródło, nie było żadnych zapisków, żadnych dowodów kartograficznych. No właśnie. Ciężko znaleźć jest gdzieś w ogóle jakąś wzmiankę o takim konkretnym mieście, państwie, które no, Platon mógł opisywać. Więc pytanie... Co więcej, tutaj jest też taki, widzę, opis znalazłem, że Arystoteles, który był uczniem Platona, podchodził do tego, do tych zapisków Platona krytycznie. No. Późniejsi jacyś greccy geografowie słynni też nie przychylali się ku temu. No do dzisiaj nie znaleźliśmy żadnych ruin w miejscu, które gdzieś tam tak. Mniej więcej z tego opisu. No bo wiesz, sobie... no bo wieża Babel ma jakieś tam swoje miejsce i jakieś ruiny znaleziono, które rzekomo są pozostałością po tym. Czyli jest tym takim biblijnym opisem, który gdzieś być może jest. Troje znaleziono, tak, tą właśnie od Homera, tam od Iliady i Odysei. I inne rzeczy poznajdowano, natomiast tą Atlantydę, jejku, jak ja pamiętam właśnie też jako pacholęcie czytywałem wspomnianego już Lucjana Znicza też o Atlantydzie, te jego dywagacje zaczerpnięte z różnych źródeł, bo on sam tego nie wymyślał, on po prostu żył w tak dobrych czasach, że raz, że miał możliwość kupowania książek gdzieś tam anglosaskich i przedstawiał ich fragmenty, kompilował i dawał chłonnym wiedzy takim młodym umysłom. Także ta Atlantyda miała być no wszędzie, w wielu miejscach jakby próbowano umieścić tę mityczną Atlantydę. Tutaj do tej Atlantydy nawiązuje też o ten właśnie od tutaj w ekspedycji ona jest, tak? Bo ta Atlantyda to jest też miejsce tam, gdzie ci kosmici byli. Sam Arnold Mostowicz w jednej ze swoich książek, to jest taka seria o tych, co z kosmosu chyba się nazywała, takie małe książeczki, dwa tomiki były z takim astronautą, na takim rysunkiem astronauty, gdzieś też wziętym z jakichś tam starych jaskiń, czy kamieni, czy Bóg wie czego. On sugeruje wręcz, że wszystkie cywilizacje na Ziemi to byli ci Atlanci, którzy uciekali z Atlantydy i część wylądowała gdzieś tam w Ameryce Południowej i dała początek tej preolmeckiej cywilizacji, tak, no, która się potem strony, rozwinęła. Platon dość żywo opisywał tę Atlantydę, więc tak. To nie mogło być coś, co istniało. Część wylądowała gdzieś tam w terenach tych gdzieś tam indyjskich, czy tych terenach, które z tą Azją i Afryką Północną nam się kojarzą. Stąd też takie jakby stwierdzenia, że te różne typy budowli i różne takie typy jakby zabytków, one się zdarzają w różnych miejscach. Piramidy, tak, są takim przykładem, o tych piramidach przed chwilą wspominaliśmy. One są i w Egipcie, i gdzieś tam w Mezopotamii, i takie piramidopodobne są w tych starożytnych Indiach. No i oczywiście w Ameryce Łacińskiej też piramidy są. Z drugiej strony zauważ, że takie bardzo skomplikowane jakieś konstrukcje, kształty i pomysły już się nie powtarzają. Nie? A znowu z drugiej strony taka piramida i kształt jej, to nie jest coś niezwykłego, na co nie dałoby rady wpaść tu i ówdzie. Nie? Więc myślę, że to może być bardziej rozwiązane. Różne opisy są też takie dosyć zbieżne w różnych cywilizacjach, które rzekomo nie miały ze sobą żadnego kontaktu. Natomiast a propos, wiesz, Platona i tej całej Atlantydy, to jedno mi też przychodzi do głowy, że no jednak jako filozof mógł też wykorzystać taki obraz doskonałego społeczeństwa do opisu jakiegoś społeczeństwa, do stworzenia jakiegoś traktatu. No też nie wiemy tak naprawdę, co autor miał na myśli, że tak powiem, i właściwie po co to powstało, ale fakt, że nigdzie więcej nie jest to w żaden sposób udokumentowane sensownie, tak. No każe nam myśleć, że jednak chyba niekoniecznie faktycznie tak jeden do jednego coś takiego istniało. Znaczy są wskazywane miejsca na Morzu Śródziemnym, gdzieś tam, ta Santoryn, tak, ta Tira, jakaś wyspa, gdzie potem doszukano się, że tam była ta cywilizacja jakaś tam minojskie, jakieś takie stare jeszcze przedgreckie elementy się pojawiają, więc... No, ale latających pojazdów mieć nie mieli. No oczywiście, gdy odkryto Amerykę, no to zaczęto to z tą Ameryką kojarzyć. O, i ja bym chciał przejść, mój drogi, bo wiem, że ty chcesz mówić o kamieniu
z Rosetty, a ja bym chciał przejść, skoro do tej Ameryki już żeśmy dotarli, chciałbym przejść do kamienia z Kensington. No, proszę bardzo, to mów. To jest kamień, który odkryty został w Minnesocie, w Kensington w USA, pod koniec XIX wieku i na tym kamieniu są runy. Runy. A runy runą. A runy runą. A runy, szukam jednej rzeczy. A runy są, no, są związane z cywilizacją, która rozwinęła się no, dosyć dawno, ale tą cywilizacją taką nordycką. Czyli kojarzone są z, no, z wikingami, którzy używali tego pisma runicznego i z tymi, którzy przed nimi byli. No tak. No i tutaj, no i właśnie, i skąd to tam? I tutaj jakby jedynym, no niektórzy uważają, że to jest fałszerstwo, tak? Że to zostało jakby tam wykute, że to zostało sfałszowane. Chociaż w Kensington ten kamień zaczął jakby odgrywać ważną rolę, tam przyjeżdżają ludzie, ci, którzy są zwolennikami, faktu, hipotezy, że w swoich podbojach wikingowie dotarli nie tylko na Wyspy Brytyjskie, nie tylko zdobyli, co wiadomo, tak, Paryż, tak, i jakieś tam te części Europy byli naprawdę potężną cywilizacją zdobywców, aczkolwiek nie naukowców. Znaczy wiesz, wikingowie to przede wszystkim to był zawód, nie? No bo wiking to był ten, co pływał na rabunki de facto. No nie? Tak, tak. Bardziej chodzi o Nordów, bardziej chodzi o Duńczyków obecnych, no powiedzmy tam gdzieś tam Danowie, nie? Tak. Bo to tak to się nazywało. Duńczyk to też zawód. Duńczyk to też zawód. Danowie bardziej, no nie Duńczycy. Natomiast wiesz, natomiast fakt faktem jest, że coraz więcej jakby takich no, udowodnionych jest elementów, które wskazują na to, że faktycznie gdzieś tam dopłynęli. Tak, i to ma być ten dowód, że oni zdobyli jednak Amerykę, że dopłynęli do Ameryki. Może nawet nie wiedzą, gdzie dopłynęli. Jest tak, żeby popowo tą sytuację też rozwikłać, jest taki fajny film, pamiętam, że on mi się bardzo podobał, Tropiciel chyba, tak? Nie, Pathfinder. To nie znam. Właśnie o wikingach, o takie chłopy i oni tam tych Indian, bo ci Indianie tacy mali, tacy wiesz, w Ameryce, gdzieś tam w Kanadzie, tam gdzieś na północy. I tam został jeden z nich, on się zintegrował z tą grupą, a potem znowu ci wikingowie przybyli, tacy wojownicy w tych rogatych tych. W rogatych, nie? Tak. Skąd to się wzięło? Skąd te rogi w tych hełmach? Przecież to w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. No bo oni jak już, bo oni byli w tym... Ten miał róg do picia. Jak to się nazywa? Berserk, tak? Tak, taki szał bojowy. Tak. Jak wpadali w ten szał bojowy, to oni nie tylko mieczem czy tam... Ale i bodli, tak, jak takie byki. Okej. Okay. No, no to jest, no to ten kamień z Kensington i myślę, że jeżeli rzeczywiście potraktujemy go, bo tutaj nie jest powiedziane, że on jest fałszerstwem. No ale to też nie jest jakaś tam starożytna znowu cywilizacja, nie? No nie, to był, podejrzewam, że to się odbywało gdzieś tam ósmy, dziesiąty wiek, tak, gdy wikingowie tam szaleli. Natomiast, bo ja tak o tym kamieniu z Rosetty to chciałem tylko wspomnieć, że wiesz, że mamy tak naprawdę takie naprawdę autentyczne, fajne artefakty tych starożytnych cywilizacji, które niekoniecznie nawet powstawały w starożytności mocno głębokiej, że tak to nazwijmy, ale kamień z Rosetty no to jest właśnie taki artefakt, który pozwolił nam odkryć jako tej zachodniej cywilizacji tajemnice cywilizacji Egiptu, bo dzięki niemu udało się przetłumaczyć dość sporo hieroglifów, pisma, którego używali Egipcjanie w tamtych czasach, obrazkowego. I właśnie, widzisz, mi to się zawsze kojarzyło z takim monolitem z Odysei Kosmicznej. Aha, nie? To dla mnie to był właśnie taki kamień z Rosetty, takie coś, dzięki czemu jesteśmy w stanie odkryć ten świat obcych, skontaktować się z nimi, to co właśnie w tej Odysei 2010 się pojawiło, ale też myślę, że to jest odpowiedni moment, kamień z Rosetty, żeby wprowadzić do dzisiejszego odcinka to, co zazwyczaj jest w odcinkach Pop Science, żeby tu też było, czyli Accelerando.
Akcelera. I tam znowu tym kamieniem z Rosetty był ten interfejs, ten router kosmiczny, tak, do którego jak podłączył się nasz bohater. Nagle się okazało, że cały świat tak, inny istnieje gdzieś tam, którego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Tak, to jest też ja już teraz nie wiem. A mogę coś zareklamować? Możesz. Innego niż oczywiście, oczywiście gra, tak? Tą książkę, nad którą zaczęliśmy pracować, tam mam jedno opowiadanie, dotyczy też artefaktu. Ono się nazywa Fant i tam jest bardzo taka postludzka, galaktyczna cywilizacja, która straciła jakby wiedzę na temat tego, skąd pochodzi. Oni wiedzą, mają jakieś mgliste takie pojęcie. No i tak jak w takiej bardzo fajnej powieści, wtedy nie myślałem o tym, dopiero teraz tak mi przyszło to do głowy, jest Podniebna krucjata Paula Andersona. To jest powieść, została sfilmowana ta powieść, gdzie rycerze przez przypadek dostają się na pojazd kosmiczny, który leci w kosmos. No i później jest ta scena, ja nie wiem, czy ona jest na początku, czy na końcu, a potem opowiedziana historia, już nie pamiętam, ale oni wracają na Ziemię. I tu już jest normalny, te nasze czasy, ląduje potężny pojazd kosmiczny, otwierają się wrota i wyjeżdżają w tych zbrojach wspaniałych rycerze tacy, nie? Jest genialne. Natomiast tutaj są to ewidentni postludzie, tacy już, wiesz, tacy ludzkie zachowania, ale nieludzki wygląd, jacyś tacy cyborgizowani. I oni odkrywają planetę i na tej planecie odkrywają Fant, który zostaje zinterpretowany jako coś, co zostało wytworzone na Ziemi. Czyli odkrywają coś, bo u Paula Andersona tam zwyczajem było to, że ci młodzi giermkowie, którzy ubiegają się o status rycerza, że muszą ileś lat poświęcić na poszukiwanie starej Ziemi, bo nie wiedzą, gdzie są i gdzie jest Ziemia. I oni latają i w końcu okazuje się, że znaleźli tą Ziemię, a tu też znaleźli w tym opowiadaniu, ale poprzez analizę pewnego artefaktu, który znaleźli, który okazuje się, że jest... Czyli tym razem to my byliśmy starożytną cywilizacją dla tych, którzy nas. Tak, i znajdują jakiś artefakt. Natomiast ten kamień z Rosetty, to jest słownik po prostu. Zostawiono dla nas słownik. O to chodzi. Bo warto o tym pamiętać, że ten kamień z Rosetty był w dwóch językach. Były hieroglify, które... w trzech, nie? Czy w trzech, no tak, bo tam są trzy takie części. Jedna jest taka odłupana. To jest ten sam tekst po prostu. Tak, ten sam tekst. I ten tekst bardzo szybko było wiadomo, czego on dotyczy, więc natychmiast mamy ten sam tekst jako hieroglify. A wiesz, jak już masz jakiś tekst, to lingwiści są w stanie naprawdę rozpracować całkiem sprytnie gramatykę, słownictwo, wiesz, liternictwo, przecież liternictwo to może co innego, ale alfabet, nie, i tak dalej. To też się, a propos, skoro jesteśmy przy hieroglifach, to te przypominają mi się takie obrazki, które gdzieś tam czasami są prezentowane, gdzie są te, wiesz, te znaczki, tam takie te wszystko na płasko, tak, jak to w Egipcie. Tak, rys boczny. Tak, i jakieś tam ptaszki, rybki, i nagle pojawia się jakiś zarys samolotu, łodzi podwodnej. To o tym też mówiliśmy w odcinku. Tak, to są starożytnych kosmitach. To też polecam. Jest właśnie taka nasza. Jak kiedyś mnie to pasjonowało, bo mówię, jakże to, no nie? Ale my interpretujemy rzeczy i przykładamy naszą miarę. I dziwnym się staje, to są też te z Ameryki Południowej ptaki, tak, które znajdowano takie małe figurki ptaków i ojejku, ktoś przeanalizował, że one mogły latać, gdyby zrobiono model, wykonywać nawet beczki czy cokolwiek. Tak. Tylko nikt nie wziął pod uwagę tego, że to są wizerunki zwierząt. Dokładnie. Zresztą, że to są takie, i to takie symboliczne przedstawienie zwierząt. Zresztą o tym też mówiliśmy w odcinku, także tak, tym bardziej polecamy zobaczyć sobie jeszcze ten nasz odcinek o starożytnych kosmitach, jeśli nie widzieliście. A tutaj dla porządku, że ten kamień z Rosetty został odkryty pod sam koniec XVIII wieku.
Tam chyba ciekawszą rzeczą od samego, no, bo on przyczynił się rzeczywiście do poznania pisma tego egipskiego. Natomiast ciekawszą rzeczą była ta batalia. Do usystematyzowania, tak. bo wcześniej już gdzieś tam jakieś próby były niektóre. Była cała batalia związana z tym, bo on jest teraz w Londynie, jest w tym muzeum tam narodowym chyba prezentowany, jeśli się nie mylę. A ja nie pamiętam, jak tam byłem, ale kurczę, nie pamiętam, czy zwróciłem na to uwagę w ogóle. Napiszemy tak. Tam jest tak dużo, Jezu, tam jest tak dużo eksponatów, że to po prostu jest coś niebywałego. Natomiast była ta batalia o odzyskanie, tam o jakiś, wiesz, kto jest właścicielem tego kamienia, no nie? To było między Egiptem a Wielką Brytanią. Także. Wiesz, szczerze mówiąc, to jest dziedzictwo kultury, wiesz, że tak powiem, i w Egipcie. No, zresztą, co tu dużo mówić? Jakby dużo rzeczy zostało ukradzionych z Egiptu. Muzeum Brytyjskie w Londynie, tak. Muzeum Brytyjskie dużo rzeczy zostało po prostu ukradzionych z Egiptu w czasie tej gorączki pozyskiwania różnych artefaktów z Egiptu. I wiesz, dużo. Mówienie o tym, że to należy do Brytyjczyków, do tych czy innych, to jest. A Amerykanie ile wywieźli? Przecież arkę. Przymierza, tak, to wywiózł sam Indiana Jones. I teraz jest w tym magazynie takim dziwnym, nie? No, co, ja się nie dziwię. Jakby, i tam czaszkę też mieli to, z tego magazynu. Powiem tak, to nie Brytyjczycy tworzyli biżuterię, którą później do sarkofagu faraona się wkładało, więc jakby myślę, że to jest sytuacja oczywista. Słuchaj, na koniec, bo zmierzamy do końca naszego dzisiejszego odcinka, Dogonowie, bo powiedziałem, że o nich powiem, to jest taka, bym powiedział, taki artefakt. A ja artefakt. Potem jeszcze czymś cię dobiję. Dobrze. Zupełnie, takim artefaktem, że... Dobrze, tak czekam na ten artefakt. Dogonowie, tutaj bardziej artefakt, bym powiedział, nie jako jakiś obiekt, tylko jako wiedza, która pochodzić miałaby rzekomo od jakiejś cywilizacji kosmicznej znowu, która na Ziemi się rozgościła z Plejadanie, tego czasu. Tak? Bardziej bym powiedział Syriuszanie chyba, Syriuszanie. Cholera wie skąd oni mieliby tak, ale generalnie wszystko rozchodzi się właśnie o Syriusza, bo Syriusz jest układem wielokrotnym i no jakby w XX wieku to już było oczywiste dla nas, że tam nie jest tylko jedna gwiazda, ona tylko wizualnie dla nas wygląda jako po prostu bardzo jasna gwiazda, ale nie jest to jedna gwiazda. No i nagle okazuje się, że francuski, proszę ciebie, antropolog Marcel Griule, chyba, bo tak to się pewnie czyta, on badał właśnie Dogonów, to jest taki lud, mój drogi, na południe od Nigeru, oni gdzieś tam zamieszkują tereny. I w 1938 roku jego pierwsze prace się na temat tego życia, Dogonów i tak dalej pojawiły i on zauważył, że oni mówili o tym, że Syriusz to jest takie miejsce, skąd pochodzą ich bogowie, takie byty spoza ziemi, dokładnie nie z innego jakiegoś takiego wymiaru, jak wymiar duchowy, tylko fizyczne byty, które pochodzą gdzieś z kosmosu, z tej otchłani, z tego czarnego, które widzimy nad głowami, kiedy zapadnie zmrok. No i oni zostawili im wiedzę astronomiczną na temat nieba i między innymi właśnie Syriusza i oni mieli wiedzieć o tym, że składa się tam z trzech elementów. Nazywają tego Syriusza Sigi Tolo, to jest taka jakby dla nich ważna gwiazda. No niesamowite, no bo Syriusz generalnie był bardzo ważną gwiazdą. I Syriusz był tym wyznacznikiem, tam te wschody Syriusza o odpowiedniej porze wyznaczały jakby, czy dawały informacje, że za chwilę zaczną się te wylewy Nilu. No słuchaj, generalnie to jest jakby najjaśniejsza gwiazda, jakby nie patrzeć. No, na całym niebie, aczkolwiek wiesz, to zwraca nie jest takie, swoją uwagę. Zwraca swoją uwagę, ale nie jest to znaczy takie oczywiste, tak, bo tak. On, tam te różnice w jasności nie są. No ale jakieś... optycznie, wizualnie bym powiedział. Więc no, zrobiło się gorąco, nie? Ten właśnie lata 40., 50., 60., a także i później, bo i właśnie Deniken i Zakaria Sitchin no i tak dalej pisali o tym. Natomiast tu jest jakby dosyć ciekawe, nie? Z jednej strony mamy faktycznie jakiś taki artefakt w postaci wiedzy, która została niby przekazana, a z drugiej strony późniejsze badania antropologów, między innymi pana Wollera van Becka w 1991,
wykazało, że generalnie dogonowie, jak zbadasz różne tam jakby odszczepy tego szczepu i zapytasz ich o tego całego Sigitolo, to wskazują na różne gwiazdy na przykład, nie? Co już jest dosyć podejrzane. Tak. Część z nich mówiła wręcz, że tę wiedzę ma nie od jakichś kosmitów spoza tylko Ziemi, tylko od samego pana Marcela, który z nimi się tam spotykał. Tak, ja oglądałem kiedyś program, który to tak dosyć rzetelnie wyjaśniał i troszeczkę odczarowywał, bo rzeczywiście to było takie dosyć dziwne, że oni mają tą wiedzę, ale my jakby informacje o tej wiedzy zawdzięczamy właśnie temu człowiekowi, który niby ich tam badał i niby on przekazał te rewelacje, a jednocześnie właśnie tak jak mówisz, oni nie do końca niby mają jakieś wierzenia z dawien dawna zakorzenione, ale nie do końca się sami w tym orientują, dokładnie, że bardziej ta wiedza przekazana Zachodowi jest usystematyzowana niż to, co sami ci dogonowie wiedzą. Tutaj też Ian Rithbart zwrócił uwagę na dość ciekawy element, a mianowicie spotkanie dogonów z taką zachodnią, bym powiedział, astronomią, już w roku 1893, bo wtedy miała miejsce tam ekspedycja obserwacyjna, to miało być obserwowanie zachodu słońca. Zachód słońca, pojechali do Afryki. No obserwować. Wiesz, no w Afryce są piękne zachody słońca. Zaćmienia słońca oczywiście przez Henry'ego Aleksandra Deslandesa i on się z nimi tam autentycznie spotkał, więc też mogło być tak, że gdzieś tam jakieś chodźcie informacje dogoni. Na ten temat. Opowiem wam o Syriuszu. A oni nas nie dogonią. No tam jest, no tak, no bo Syriusza B odkryto już w pierwszej połowie XIX wieku, więc już to, wiadomo, że coś tam jest. Też wkrótce potem tam Bessel, zdaje się, Bessel odkrył tak, tego Syriusza, bo badał ruchy własne Syriusza A. I ten, trzeba tutaj powiedzieć, że Syriusz B to jest biały karzeł. On, jeśli chodzi o rozmiary, to jest mniejszy niż Ziemia, natomiast ma masę całkiem sporą. I wywołuje już bardzo wyraźne takie wahania położenia Syriusza tak, na niebie. Oczywiście ten okres obiegu on jest tam dosyć spory, ale da się to wszystko pomierzyć. A Bessel jest tym człowiekiem, który paralaksę jakby jako pierwszy zaczął mierzyć i on się tym bardzo, bardzo mocno interesował. To, co dogoni niby jako pewnik, że tam jest jeszcze trzeci składnik, ten składnik jest wciąż hipotetyczny. Nie wiemy jeszcze nic. Tutaj myślę, że sytuacja rozwiąże się za jakieś 300 tysięcy lat, bo Voyager 2 minie Syriusza o 4 lata świetlne, czyli będzie dwa razy bliżej niż my teraz od Syriusza. Dokładnie, może coś tam się uda, ale aczkolwiek nie wiem, czym miałby tam. No tam on ma już tam do smyrtania ten swój tam aparacik, więc. Jeśli tyle wytrzyma, to jasne, to może posmyrtać. Nie no, jasna sprawa. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, chciałem o tym wspomnieć, bo to zawsze wywołuje takie wow, nie? A jednocześnie też oprócz takich twardych, że tak powiem, artefaktów, chciałem też poruszyć właśnie taki artefakt w postaci samej wiedzy, bo ona też może być artefaktem przekazywanym właśnie z ludu na lud, z pokolenia na pokolenie, z epoki na epokę. Miałeś mnie czymś na koniec dobić. Tak, dobić cię. Fatality. Osmański admirał i kartograf Piri Reis. On w 1513 roku, a więc już po odkryciu Ameryki, przez Kolumba, to 1492, on sporządził mapę, na której znalazły się, ta mapa w całości już się nie zachowała, tam fragmenty tej mapy, ale i tak są tam niezwykle precyzyjne, oddane jakby położenie Ameryki Południowej, która nie była wtedy znana jeszcze. On mówił, że bazował na mapach starszych, rysując swoją mapę, która jest znana dzisiaj jako mapa Piri Reisa. Czyli bazował na czymś, na czym były bardzo dokładnie pokazany zarys Ameryki Południowej. Antarktyda była zaznaczona. Proszę bardzo. Jakieś inne miejsca na tej mapie też się znalazły. No i to jest też jakby dosyć ciekawy element, no bo on bazował na starych mapach. A na czym bazowały te stare mapy?
czy na fakcie, że ktoś rzeczywiście poznał ten obszar, czy może były jakieś dokumenty, które zaginęły z czasem, na których te właśnie zarysy kontynentów nieznanych w czasach, gdy tę mapę tworzono, już były narysowane. Czyli jakaś cywilizacja tak. pradawna. No tutaj właśnie, dopiero w tamtych czasach dopiero jeszcze nie były znane Karaiby w całości. Jeszcze nie było, to nie był czas tych piratów, tak? Piratów z Karaibów. Z Karaibów. Karaiby, o Jezu, to mi się skojarzyło, bo tego pirata z Karaibów to grał Johnny Depp. A Johnny Depp miał ten słynny proces, gdzie znalazł słynny artefakt w swojej sypialni. Faktycznie, ale to już zostało. Dlatego Karaiby mi się tutaj skojarzyły. Tak, to faktycznie był artefakt. To był to starożytny artefakt. Starożytny artefakt. W każdym razie ta mapa... Myślę, że ten fragment się poniesie przez inne... O Jezu, dobrze. Mi, że gratulacje, to ci się udało. Nie no, wiesz, bo tak się złożyło, że gdzieś też w jakimś serwisie streamingowym, bo mnie to w ogóle wtedy jakby... Ja Johnny'ego Deppa zacząłem jakby... No on jest świetnym aktorem, ale też dobrym gitarzystą. Mhm. I rzeczywiście parę solówek na koncercie, na którym miałem okazję być, koncercie Hollywood Vampires zagrał. Z Alice Cooperem, który nawiasem mówiąc nową płytę wydał, pewnie ją kiedyś tam przedstawimy, zagrał i no jest fajnym facetem, ale tam ten proces jakby, to było chyba dęte jakieś takie, to było wygląda jak ustawka, tak to wszystko. Bo nie, no bo wiesz, to kariera mu się posypała, więc chyba tam nie tak? było ustawki. No jasne, a jak mu się mogła posypać kariera, no jak był bogaty jest? Ale nie ten, nie jest już piratem z Karaibów. A co, ktoś inny został? No nie ma pirata z Karaibów, bo... No bo był właśnie proces, więc zerwano z nim, to nie było dęte. Słuchaj, okay. W każdym razie tak, dogonów na koniec, mapy na koniec, może ktoś z Was wie, to zostawiamy też Wam do tego, do przedyskutowania w komentarzach, dyskutujcie skąd takie rzeczy się mogły dziać, a być może po prostu było to fałszerstwo, bo no był taki okres, gdzie mnóstwo takich rzeczy pojawiało, tak, dziwnych. Tak, ludzie tym żyli, bo to było tak jak dzisiaj, prawda, proces Johnny'ego Deppa, to wtedy ludzie żyli jakimiś fantazjami. To też warto o tym pamiętać. W Łańcucie tam jest taki bardzo ładny zamek. Mhm. Taki. I tam jest też muzeum i tam to są Potoccy chyba, tak, mieli to we władzy. Było to ich jakby tym miejscem rodowym, ten zamek w Łańcucie. I oni też mnóstwo majątku poświęcali na gromadzenie różnych takich tam rzeźb, innych rzeczy, dóbr. I mnóstwo z tych, które zgromadzili, to też były no, fałszerstwa. Oczywiście. Byli zdolni artyści, którzy potrafili tak coś wydłubać i powiedzieć, o, to jest rzeźba ze starożytnej Grecji, kup. I użyć baterii z Bagdadu, żeby bardzo cieniutko pokryć złotem, a mówić, że to jest lite złoto. Słuchajcie, moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami. Tutaj macie kolejny Pop Science, a właściwie datę, kiedy kolejne Pop Science będzie miało miejsce. No i cóż, artefakty tak się mają, a my się szukajcie, z nami żegnamy. Szukajcie, może znajdziecie. Szukajcie artefaktów. Ja znalazłem artefakt, tutaj u Leszka jest. To jest też tak, to jest bardzo ważny, starożytny artefakt. Ale to musicie napisać do Leszka o propozycję książkowej, może Wam wtedy wyjawi. A książka się pojawi. No tak. I oczywiście jeszcze polecamy zapoznać się z grą Starfield Bethesdy, naszego partnera dzisiejszego odcinka. A tak to właśnie wygląda. Mówiłeś o tym skafandrze kosmicznym, więc tutaj go bardzo ładnie widać. Nie, fajny. Fajny design w ogóle, nie? Ja to lubię, tak dobrze zaprojektowane ale te właśnie skafandry. Taka przygoda, która się ciągnie, wiesz, ja też no... Łakniesz. Nie mam czasu, ale łaknę tego. No, czytam książki. Książki są świetne. Natomiast w komputerach to są te gry, które mnie wciągnęły zupełnie. Jakieś takie gry fantasy, takie właśnie role-playing games, takie RPG, gdzie wchodzisz w przygodę i to się rozgrywa tak jak film. No dokładnie. Tak jakbyś oglądał film, przy czym tak jak oglądałem informacje, to tutaj to będą, no to już nie dziesiątki gier, ale setki.
w jednej, nie? Tak, i możliwość jakby eksplorowania tego świata, choćby dla samej przyjemności. To mówię, załatwimy ci Xboxa i sobie pograsz. A my się z wami już tym razem żegnamy. Więcej informacji macie w opisie filmu na temat Starfielda. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.